Uniwersytet Zielonogórski może się pochwalić kolejnym doktorem. Tym razem naukowy tytuł obronił Hermes Loschi, pracujący i mieszkający od 3 lat w naszym mieście Brazylijczyk. Uzyskanie tytułu doktorskiego było możliwe dzięki udziałowi Loschiego w projekcie SCENT dla młodych naukowców. Więcej na temat projektu mówi profesor Robert Smoleński z Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszym zadaniem było kształcenie młodych ludzi w bardzo nowych obszarach nauki, czyli jest to tak zwane działanie bottom up, od podłogi do góry, czyli musimy znaleźć bardzo nowy obszar badawczy i tutaj jest to kompatybilność elektromagnetyczna inteligentnych miast. Chodzi nam o to, żeby w inteligentnych miastach wszystko działało. Profesor Smoleński był promotorem nowego doktora Uniwersytetu Zielonogórskiego, czyli Hermesa Loschiego. Jak wyglądała ich współpraca i czy według profesora jest to istotna praca? Była to bardzo istotna praca. Jest to bardzo rzadka sytuacja, w której doktorant broniący stopień na Uniwersytecie Zielonogórskim spełnia też wymagania znanych europejskich uczelni. Dodajmy, że oprócz naszej uczelni w projekcie wzięły udział również inne ośrodki akademickie z Europy.